Nigdy nie byłem ministrantem ani lektorem. Nie byłem w żadnej, nie należałem do żadnej oazy. A do kościoła zacząłem chodzić z własnej woli w wieku 21 lat. Bo pewnej nocy, kiedy byłem sam, nagle poczułem, że jest ze mną w pokoju mój rok wcześniej zmarły ojciec. Że jest razem ze mną. Było to bardzo mocne, bardzo konkretne odczucie. I w jednym momencie, w jednym błysku zobaczyłem całe zepsucie mojej duszy. I zapragnąłem jak najprędzej wydostać się z tego więzienia mojego samolubnego ja.